Jakie jeszcze naturalnie występujące cukry mogą pomóc nam zadbać o zdrowie? Odpowiedzi na to pytanie Kasia postanowiła poszukać w sklepie. W sklepach możemy znaleźć całe mnóstwo zamienników cukru i to w dodatku zdrowych. A zobaczcie, chociażby takie daktyle. Mają w sobie mnóstwo błonnika, żelaza, składników mineralnych. Wystarczy zalać je wodą i dodać do deseru czy do ciasta. Kupujmy daktyle hermetycznie zamknięte w opakowaniu, a nie te na wagę, ponieważ oczywiście one mają aromat, mają smak, który ulatnia się wraz z dostępem powietrza. I jeszcze jedna ważna rzecz, daktyle suszone najlepsze i najzdrowsze są te bez konserwantów, czyli bez dwutlenku siarki. Zdrowym zamiennikiem cukru jest również miód. Ma on o 1/4 kilokalorii mniej, do tego enzymy, białko, witaminy i składniki mineralne, których cukier nie ma. Jeśli na opakowaniu znajdziemy informację mieszanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej i spoza Unii, to wtedy wiadomo, że mamy do czynienia z mieszanką tak naprawdę niewiadomego pochodzenia. Kupując miód, warto sprawdzić, czy aby na pewno jest on lokalny, polski. Po drugie, dokładnie przejrzyjmy etykietę, szukając nazwy oraz adresu gospodarstwa pasiecznego. Dobrze, żeby miód był ekologiczny, bo wtedy wiadomo, że do jego produkcji nie użyto żadnych chemicznych oprysków. Wybierając takie produkty, można jeść smacznie i zdrowo.